Tak, dla wyjaśnienia od razu, to nie ja jestem najważniejszą osobą, ale nasi zaproszeni goście. Przede wszystkim uczestnicy dzisiejszego festiwalu. A ten festiwal to powiatowe eliminacje 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem jest rzeczywiście Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie. Głównym celem tego konkursu jest zainteresowanie wszystkich uczniów i młodzież, a także ich opiekunów tematyką zdrowia i zachęcenie do tworzenia piosenek o tematyce prozdrowotnej. Do festiwalu zgłosiło się 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 przedszkola i 1 oddział przedszkolny. Laureaci dzisiejszego konkursu będą brali udział w etapie wojewódzkim we Wrocławiu, przy czym przedszkolaki kończą festiwal na etapie powiatowym, czyli w Oławie. Jeśli chodzi o ocenę za występy, to będzie się ona składała z 3 elementów, mianowicie będzie to suma punktów za treści prozdrowotne zawarte w piosence, umiejętności wokalne naszych dzieci oraz walory artystyczne. Skład komisji konkursowej, komisja jest za wami z tyłu przy stoliczkach, to pani Adrianna Krakowska, którą witam serdecznie. Pani Krystyna Październik z sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Alina Ziółkowska, która najbardziej zaangażowała się w organizację spotkania również w powiatowej stacji. Przewodniczącą jestem ja. Wspominam, jak ja żyłem, ile zdrowia już straciłem. Wtedy mówię, wróćmy drogi, nie powtarzaj mojej drogi. Zapamiętaj na przeczasy, bo tu wszystkim moje rady. I dekalog zdrowia stosuj, i na zdrowie zawsze głosuj, bo naprawdę liża. Gdybym się gimnastykował, a nie głowę kompakował, mógłbym teraz naszą klasą na zabawach z babą hazać. Zimą na tylatym wiosłach wytężyzna w siłę rosła. Skoki, słony i dziewczyny, działa to jak witaminy. Wszyscy ludzie młodzi, nie wiem co dziś zdrowiu szkodzi. Dziadka rady posłuchamy, słuchać się będziemy mamy. Kole obrzucamy, jabłka, gruszki wybieramy. I nie dla nas ludzie leśni, my wolimy marcheweczki. Zdrowo one, zdrowe są. Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki i dla dziadka marcheweczkę. By rozruszać go troszeczkę i żotkiewki mu dodamy, potem wszystko wymieszamy i powstała sróweczka, będzie dobra dla dziadeczka.
tak zaczyna się odwoki. Kiedy nie paminą i to ci nic nie pomoże, tylko pogorszy, tylko nie bij. Nie pamięć, baj, pogorszysz swoje zdrowie, szczęścia nie wyjdzie.